Chodźcie na nowe, patrz na prawo, patrz. Żeby przedłużyć, to będzie po kawałku. No. Dobra. Pan burmistrz będzie uprzejmy. Z jednej strony. Pani burmistrz z drugiej strony. Z tamtej strony. I mocno pociągnąć i powinno to się wszystko uwolnić. Pociągnąć mocno, bo to jest za pewne. Tak, jeszcze. I proszę. I na dół. Tak, dobrze, teraz tak. I tutaj właśnie proszę teraz tą wstążkę przeciąć. O, nożyczki tam. Musimy, bo szkoda, nie wolno, żeby flaga była. No tutaj jest wszystko opisane na pomniku, także tam, gdzie takie najważniejsze walki były, to są, bo tych bitew różnych miał tyle, że szkoda gadać. Ale na pocieszenie powiem tylko, że jest jeszcze z jednej strony i z drugiej strony trochę miejsca. Także będziemy co roku pewno jakąś tam tablicę ufundujemy i poświęcimy. Chodźcie do mnie, dobrze? Chodźcie. Prosimy księdza. A teraz już proszę stać przy poświęconym pomniku. Chodźcie do mnie, dobrze? Na prawo, chodź. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, Panie nieba i ziemi, Ty, który uczyniłeś dla człowieka tak wiele dobra, oddałeś człowiekowi ziemię, by nią władał. Kazałeś tą ziemią gospodarzyć. Prosimy Cię pokornie, ześlij swoje błogosławieństwo na ten pomnik. Spraw, aby osoba, którą pomnik upamiętnia i wszyscy ci, którzy tutaj będą wspominać tego wielkiego Polaka, trwali w wielkim akcie dziękczynienia Tobie, Boże, aby sławili imię słynnego generała, aby cześć o jego wielkich zasługach roznosiła się po całym świecie, aby każdy, kto tu przybędzie, mógł się napełnić tą wartością, którą żył Józef Haller, generał Błękitnej Armii. O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego stąpi na to miejsce i pozostanie na zawsze. Amen.
bardzo skromnym miejscu, bez wielkiej rzeszy uczestników. Można by powiedzieć tak kameralnie, a jeszcze chyba lepiej tak rodzinnie. Stajemy w niezwykłym miejscu i przy niezwykłej okazji. Stajemy, by poprzez mszę świętą, najwspanialszą modlitwę, jaką Kościół posiada, zanieść do Boga akt dziękczynienia za to, co tu ma miejsce, za to, co stąd się rozchodzi, nie tylko na najbliższe okolice, bardzo daleko, nawet bardzo daleko. I chcemy podziękować Panu Bogu za to, że ta idea pięknej postaci człowieka, patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, bycia wiernym świętym zasadom, ona się tutaj rozkrzewia i stąd płynie na cały świat. Mamy więc powód, dla którego tu jesteśmy. Chciałbym tę najświętszą ofiarę złożyć w waszej intencji, jakby z waszej podpowiedzi najlepszemu Bogu w niebie, aby wszystkim nam dał siłę, byśmy przy tych świętych zasadach wytrwali, byśmy w tym wielkim natłoku zła, którego doświadczamy, nie poddali się. Byśmy byli wiernymi świadkami Boga i Jego prawdy. W tej modlitwie chciałbym, żebyśmy także wspomnieli o Panu Adamie, inicjatorze tego przedsięwzięcia, tej wielkiej sprawy, polecając Jego osobę, Jego rodzinę, Jego zaangażowanie najmiłościejszemu Bogu. Za to, że znaleźliście czas, zostawiwszy tyle różnych zajęć, przyjemności, odpoczynku, i jesteście tu. Jesteście u Pana Adama, ale jesteście tutaj dla kogoś o wiele ważniejszego. Gdyby się tak każdy z was króciutko pomyślał, kiedy postanowiłem tu być dzisiaj i co zrobiłem, aby pokonać wszelkiego rodzaju przeszkody, myślę, że potwierdzicie tę moją pewność. Jesteście tutaj, bo chcieliście. Nie po to, żeby Adamowi chociażby przyjemność sprawić. Chociaż to też jest ważne. Ale przyszliście tutaj po to, aby czegoś szczególnego dotknąć. Nie tylko popatrzeć na ten mały monument. Nie tylko stanąć tu przed tym polowym ołtarzem. Ale właśnie poprzez to wszystko czegoś ważnego dotknąć. I mam nadzieję, że każdy z was czuje gdzieś tam głęboko w sercu, że dotyka niezwykłej rzeczy. Dotyka czegoś, co możemy nazwać świętym. Takiego bardzo delikatnego miejsca w swoim wnętrzu, w głębi swego serca, które się nie da opisać słowami. Człowiek nie wyrazi tego, również emocjami. To jest coś tak pięknego, że tym chciałoby się żyć na każdą chwilę, na całą przyszłość. To coś, co kazało między innymi generałowi
błękitnej farmy. Przejść taką drogę życia. Tu lecicie? Tu będziemy lecić. I stanąć w końcu u celu tej drogi, aby powiedzieć Panu Bogu: doszedłem, osiągnąłem. Widzisz, Panie. Nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście, czy o czymś takim ktoś z was marzył. Jeśli tak, to warto. Warto pomyśleć i warto pomarzyć. Bo to nie jest marzenie nierealne. To jest rzeczywistość. Więcej powiem. To jest coś, co Bóg ci przygotował. Do czego cię usposobił. Do czego cię codziennie zachęca. Abyś taką drogą szedł. Byś to w sobie odczuwał. Byś miał satysfakcję. Wtedy nie będzie wyrzutów sumienia. Nie będzie wewnętrznego niepokoju. Nie będzie żadnej rozterki. Twoje życie będzie szczęśliwe. Chociaż będą trudy. To jest oczywiste. Chociaż będzie cierpienie. Co do tego też nie ma wątpliwości. Bo będziesz człowiekiem szczęśliwym. Z panem Adamem poznaliśmy się na Komarowie. Nie wiem, czy słyszeliście o takim miejscu. Największa bitwa polskiej kawalerii w XX wieku. Bitwa na polach pod Zamościem. Obok wioski Komarów. Bitwa, która zasłynęła z niezwykłego bohaterstwa. Powiem króciutko. 31 sierpnia, za 2 tygodnie, będzie 101. rocznica tamtego wydarzenia. Tam się ważyły losy naszej ojczyzny. Czerwona gawiedź ze wschodu była już gotowa zająć wszystko, zalać jak potop. Za czasów Noego. Zalać wszystko. Zagrabić, zniszczyć i zabić. Tam garstka polskich żołnierzy, polskich ułanów, a było ich niecałe 2000, stawiła czoła ogromnie zaciekłej armii, którą można nazwać bandą Budionnego. Było ich 7000. W takim stosunku wygraliśmy. Bitwa, która toczyła się przez cały dzień. Tam bolszewicy zostali definitywnie rozgromieni. Zaczęło się pod Warszawą. W tym słynnym cudzie nad Wisłą dopełniło się w Komarowie 31 sierpnia 1920 roku. 2 dni temu byłem tam na tym polu, gdzie się bitwa toczyła. Byłem z moim przyjacielem, który jest tutaj też dzisiaj ze mną. Stanęliśmy na tym miejscu. I wcale się nie wstydzę, mówiąc o tym, że łzy po policzkach idą. Kiedy tam sprawuję mszę świętą przed tym właśnie ołtarzem, to trudno się powstrzymać od wzruszenia.
ułanom ochotnikom, którzy przybywają z całej Polski na to święto i wielu gościom, bo to są tysiące ludzi przybywających na to miejsce. Mówię, że jeśli tu przyjedziesz i chcesz wczuć się, chcesz zrozumieć, co tu się dokonało, to odejdź na bok, zamknij oczy i wsłuchaj się. Ja to samo robię każdego razu i słyszę. Słyszę te odgłosy bitwy. I przy zamkniętych oczach widzę oczyma wyobraźni, co tam się dokonywało. I trwając tak przez chwilę, w takim niemal osłupieniu, myśl idzie wprost do góry z taką gorącą prośbą. Dobry Boże, dziękuję Ci za tych bohaterów. Dziękuję Ci za to, że tu przelali swoją krew. Że tu zginęli po to, bym ja mógł żyć. To jest coś niesamowitego. Dlatego na zaproszenie pana Adama nie wahałem się, aby przyjechać tu i dokonać poświęcenia tego pomnika i sprawować tutaj najświętszą ofiarę. Jestem kapelanem kawalerii ochotniczej. Jestem jednym z tych ludzi, którzy nie tylko się wam zafascynowali tą ideą kawalerii sprzed II wojny światowej, ale pociągnięci przez ten przykład naszych wielkich bohaterów, przepięknej historii, jakże często bolesnej, jestem jednym z wielu, którzy są tak mocno przekonani do tego, co trzeba dziś robić, aby tę ideę, ten epos przenieść dalej. I nie trzeba wielkiego bohaterstwa, porównywalnego z tym bohaterstwem, które wykazali nasi rodacy od chociażby pod Komarowem. Wystarczy dzisiaj taka normalna postawa, takie normalne życie, takie zwyczajne działanie. To wystarczy. Nie trzeba się silić na wielki heroizm. Wystarczy, że będę człowiekiem uczciwym. To wystarczy. I tej zasady będę bronił. Jej będę wierny. Od chociażby jak generał Haller. Cóż takiego on zrobił? Popatrzcie, spełnił swój obowiązek. Jak ciągle podkreślam w wielu wypowiedziach, możemy to znaleźć w wielu dokumentach, które po nim pozostały. On po prostu spełniał swój żołnierski obowiązek. Robił uczciwie to, do czego Pan Bóg go wyznaczył. I to wszystko. I wcale się nie silił na bohaterstwo. Bo bohaterstwo samo przychodzi. Ja mam tylko być wierny zasadzie. To głoszę, ilekroć jestem tam pod Komarowem i w każdym innym miejscu. Wyrazem zewnętrznym tego jest ten ołtarz, który za mną stoi. Pozwólcie dwa zdania o tym ołtarzu, bo zasługuje na to. To jest jedyny ołtarz polowy,
mongolskiej kawalerii, oczywiście odtworzony. Odsłonie by lepiej było widać. Jedyny ołtarz czynny, że tak powiem, w Polsce i w Europie. Na podstawie wielu zdjęć, dokumentów, relacji udało mi się ustalić, jak wyglądał ołtarz 9. Pułku Łanów Małopolskich, którego jestem kapelanem. I tak został odtworzony. Wszystko to, co widzicie, jest autentyczne. Proszę sobie wyobrazić, znalazłem kufer. Oryginalny kufer, liczący sobie 110 lat. Wykorzystałem go do tego, by był główną podstawą ołtarza. W nim cały ołtarz się składa, chowa i zamyka. I stąd jest ołtarzem polowym. W każdym miejscu można go postawić i przy nim sprawować najświętszą ofiarę. I kilka szczegółów. Poza kufrem jest takie antypedium. W miejscu ołtarza w świątyniach jest tu tabernakulum. W ołtarzu polowym tabernakulum nie może być. Więc zrobiona jest podstawa z napisem Regina Polonie, królowa Polski. Głównym elementem tego ołtarza jest wizerunek ikony Matka Boża Częstochowska. Każdy z 40 pułków ułanów kawalerii polskiej sprzed II wojny światowej miał swój ołtarz polowy, bo miał swojego kapelana. I w każdym z tych ołtarzy zawsze był wizerunek Matki Bożej. Ciekawostką jest, w żadnym z 40 ołtarzy wtedy funkcjonujących nie było obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Odczytałem to jako pewien znak i postanowiłem, że w tym jedynym ołtarzu będzie właśnie jej wizerunek, jasnogórski. I tak został tutaj wmontowany. Obraz jest autorstwa pani Patyk, wspaniałej malarki, bardzo zasłużonej, żyjącej w Zwierzyńcu, tam gdzie jestem obecnie proboszczem. I ciekawostką, ołtarz w formie tryptyku z otwieranymi dwoma skrzydłami na tle nietypowego koloru, można powiedzieć, amarantu, który był charakterystyczny dla poszczególnych pułków. Proszę zwrócić uwagę, ci, którzy nieco bliżej, jest 40 odznak. Każdy pułk, oprócz ołtarza, który mu zawsze towarzyszył, czy był na wojnie, czy był na manewrach, miał również swoją odznakę. Tych pułków było 40, więc odznak 40. Udało mi się zdobyć wszystkie. Chciałem je umieścić po obu stronach, ale ktoś mi podpowiedział, a spróbujmy uszanować poprzez ten ołtarz tych, którzy najwięcej krwi przelali pod Komarowem, walcząc z Bolszewią. I wpadłem na pomysł, aby właśnie 6 odznak, które symbolizują 6 pułków biorących udział w bitwie pod Komarowem. I te 6 odznak wstawiłem w aureole wokół głowy Matki Najświętszej. Taki mój osobisty akt hołdu, dziękczynienia tym, którzy tam polegli, a szczególnie pułkowi 9. Ułanów Małopolskich, którego tradycję dzisiaj z moimi przyjaciółmi w stowarzyszeniu
podtrzymuje. Pozostałe elementy ołtarza, rzeczy zebrane z różnych miejsc, łącznie z wyposażeniem liturgicznym, są autentyczne. Jedyną taką nową rzeczą to są te współczesne świece, dostosowane do tego, by je móc zapalać właśnie na dworzu, kiedy jest wiatr, niesprzyjające warunki. A tak wszystko jest oryginalne. Chciałem wam to powiedzieć nie po to, żeby się pochwalić. Nie, bo daleki jestem od takiego samozachwytu. Ale chciałem wam powiedzieć, że takimi sposobami można kultywować najświętszą rzecz. Najświętszą. Tak jak wy chociażby poprzez te mundury. Jak wiele mówicie w ten sposób. Przecież strój każdego z was do czegoś nawiązujący. Jak wiele mówicie o tym, co reprezentujecie, co kochacie, czemu służycie. I jeśli w tym znaczeniu ktoś odczyta, że ksiądz tu przyjechał z daleka i się chwali, to powiem jak święty Paweł. Tak. Z tego się mogę pochwalić, że jestem wierny takiej tradycji, którą symbolizuje ten święty ołtarz. I z szacunkiem będę go wiózł na każde miejsce, gdzie trzeba będzie sprawować najświętszą ofiarę i przywołać naszych przodków i przywołać historię ich życia, te wydarzenia, te zwycięstwa, także te porażki. Po to, by nie być tylko mądrym, ale by tym żyć, by to móc przekazać dalej. Raz jeszcze dziękuję bardzo za waszą obecność, za to piękne spotkanie. Dziękuję razem z wami, Najwyższemu Bogu, za osobę generała Józefa Hallera, przed którym trzeba zawsze z pokorą skłonić głowę. Bo chociaż oficjalnie Kościół go nie ogłosił świętym, ale ja uważam, że zasługuje na to bez żadnej wątpliwości. Zakończę takim pięknym elementem. Proszę zwrócić uwagę na ten krzyż. Dzięki Panu Adamowi ten krzyż już dwa razy był w tym samym miejscu na tym ołtarzu, właśnie w Komarowie. To krzyż, osobisty krzyż z biurka generała Józefa Hallera. W tym się zaznaczyła jego postawa, jego niezwykła wiara. Miał go na biurku, a kiedy jego pułk stawał na polu, by móc sprawować mszę świętą, on osobiście przynosił, dawał w ręce księdza kapelana, a ten stawiał ten krzyż na ołtarzu. Ktoś powie, przypadek? Dzisiaj Pan Adam też przyniósł. Ja zdjąłem swój krzyż, który tu zawsze stoi, i z wielkim szacunkiem postawiłem ten, bo tu się inaczej nie godzi uczynić. Kiedy tym krzyżem błogosławiłem setki ułanów, ochotników tam na polach Komarowa, widziałem na ich twarzach ogromne wzruszenie. Bo wytłumaczyłem, czyj to jest krzyż, jaką rolę on pełnił dla generała i jaką rolę pełni teraz dla nas wszystkich. To była piękna katecheza. To był znak, przed którym się każdy musiał ugiąć.
Jeszcze raz podziękowanie na ręce Pana Adama, nie tylko za ten krzyż, za ten piękny znak, za ten kawał historii, za tę postawę. I jeszcze raz wszystkim Wam dziękuję, życząc, abyście, mając tutaj tak blisko pomnik, który symbolizuje postać wielkiego, żeby nie powiedzieć świętego człowieka, wielkiego naszego rodaka, generała Józefa Hallera, dowódcy Błękitnej Armii, tak bardzo zasłużonego dla całej naszej historii XX wieku, że o tym nie zapomnicie, że to będzie dla Was ciągły bodziec do tego, aby nawiązywać do tej osoby, do tego, co uczynił, do całej tej pięknej tradycji, niezwykle bogatej historii naszej ojczyzny. Amen. Wam dziękuję. Dziękuję przede wszystkim gospodarzowi, panu Adamowi, i wszystkim gratuluję tego pięknego zaangażowania w patriotyzm. Oto jest wartość, która nie przemija. Dziękuję. Z serca udzielam teraz wszystkim Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Sztandarowych, które uświetniły naszą uroczystość. Poczet sztandarowy Legionu Małopolskiego, poczet sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół z Kawiny, poczet sztandarowy Zrzeszenia Wolność i Niepodległość Obszar Południowy, poczet sztandarowy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu, poczet sztandarowy 2. Wileckiego Batalionu Wilka i Mrówka 12. Pułku Piechoty Armii Krajowej, poczet sztandarowy Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, poczet sztandarowy Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, sztandar hallerowski, poczet sztandarowy 1. Brygady Spadochronowej imienia generała Stanisława Sosabowskiego, poczet sztandarowy 1. z Kamińskiej Drużyny Harcerzy Korzeni imienia generała Józefa Hallera, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imienia świętego Jana Pawła II w Radziszowie, poczet sztandarowy Małopolskiego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę oraz poczet sztandarowy Legionu Małopolskiego. Bardzo dziękujemy. Proszę poczty sztandarowe wyprowadzić. A mają komendę poczty sztandarowe. Patrz, no! Proszę wszystkich obecnych do powstania. Maria, no, 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 no,
bardzo dziękujemy. Cieszę się bardzo, że gospodarz, fundator tego pomnika kocha sztukę, artystów, kocha wielkich Polaków i kocha też poezję. I na jego prośbę przygotowałam wiersz do generała Józefa Hallera, Artur Oppmann. Generale, gdy Polskę okowano w pęta, jak wielkie więzienie zamknięta żyła w męce, pod grozą stryczka i bagneta, któż stanął na jej straży? Żołnierz i poeta. Obaj w duchu zbratani narodowym czynem, ojczyźnie żywot dali, wzgardzili wawrzynem. Pieśni poety, żołnierza bohaterskie blizny, jednym wołały krzykiem o wolność ojczyzny. I spełniło się słowo, i stało się ciałem. Polska przez zmarłych śniona, żywych dziś udziałem. Wolny, górnym się lotem zerwał orzeł biały, a wyście grób otwarli, Polski zmartwychwstały. Generale, miecz Polski, co jak grom uderzył, on modlił się jak pacierz i jak pacierz wierzył. Kościuszków i Dąbrowskich, wierny spadkobierca, dał wolność narodowi i wziął Polskę. Wiązane kwiatów, drodzy Państwo, kończymy dzisiejszą uroczystość.